Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w krótkim, dodatkowym materiale z Clicker Heroes. Co chciałem wam pokazać w tym materiale? Przede wszystkim moje combo na Juggernaucie. Zobaczcie, 20 tysięcy. Jakie wbiłem, od razu mówię, nie używałem autoklikera, zrobiłem to bez autoklikera. Troszeczkę czasu mnie to kosztowało. W jaki sposób ja to zrobiłem? Może wyjaśnijmy sobie na początku, żeby było jasne, czym jest Juggernaut. Juggernaut jest takim antykiem starożytnym, który wzmacnia wasz DPS. W zależności od tego, ile razy klikniecie, tylokrotnie on wzmacnia wasz DPS. Czyli może inaczej, tutaj każde kliknięcie wzmacnia mój DPS o 1,5%, czyli aktualnie, no widzicie, kliknąłem 21 tysięcy razy, więc ten DPS jest mega, mega wzmocniony. I dla osób zainteresowanych powiem, że on jest teraz większy niż gdybym był w trybie idle. I to jest, powiem wam, takie pytanie do was, bo to jest w sumie gra, którą grałem już... To jest ten sam run, na którym byłem w poprzednim odcinku. I tam, tak jak pamiętacie, mówiłem, że moją najwyższą strefą jest strefa 1900. 50. Teraz doszedłem do 2132 strefy i dalej mogę piąć dalej. Zobaczcie, tutaj teraz wyłączył mi się ten Clickstorm, bo ja właśnie to klikanie zrobiłem przy użyciu Clickstorma, ale nie muszę się tym przejmować, naprawdę. Nie muszę tutaj wcale klikać. Nie muszę klikać, ponieważ to combo mi tak prędko nie spadnie. Po najnowszym patchu chyba 5 minut trzeba czekać, znaczy no nie po najnowszym, ale po wcześniejszym, ale on wszedł całkiem niedawno. Trzeba czekać 5 minut, żeby spadło to combo, dlatego ono tak prędko nam nie spadnie, dlatego mogę sobie spokojnie tutaj poczekać. I teraz tak, generalnie jak to wygląda? Zbieram click combo. Click combo zbieram właśnie przy użyciu Clickstorma. Mogę go używać co 2,5 minuty, a tak naprawdę co minutę, bo on działa sam z siebie 1,5 minuty, dlatego mogę go używać co minutę tak naprawdę. Zobaczcie. I za 1,5 minuty on się skończy. Za 1,5 minuty on się skończy, no i potem ma minutę cooldownu, a tu zobaczcie, combo leci. I generalnie tu jest pytanie do was, ponieważ widzę, że jednak ten click build robi naprawdę dużo. Stąd moje pytanie do was, czy... Co sądzicie o tym, żebym używał autoklikera? Na razie nie używałem, od razu mówię. Nie byłem co do tego przekonany, no ale zobaczcie, to mi naprawdę daje mega, mega dużo. A wiecie, z autoklikerem ja bym to sobie zostawił na godzinę po prostu. A tak to wiecie, godzinę musiałem siedzieć i to klikać, naprawdę. Trochę czasu, oczywiście wiadomo, no grałem sobie jeszcze w Margonem w tym czasie, ale jednak wiecie, co te 5 minut minimum musiałem klikać ten Clickstorm, żeby po prostu mi to nie... Nie... Wiecie, to combo nie zleciało. A wiecie, z autoklikerem bym po prostu mógł nawet na noc zostawić. I wiecie, wtedy bym wam pokazał naprawdę mega combo, które wiecie, nierealne byłoby dla mnie, jeżeli wiecie, bez autoklikera. No ale nie wiem, to jest pytanie do was, ponieważ widzę, że naprawdę... No zobaczcie, ja tutaj mam tego bala, czyli to podklikanie i tego Fraxwarfa. Tak naprawdę tylko na 500 poziomie. To jest nic w porównaniu z Argave'em i z Libertasem i z Cialates, a mimo wszystko to daje więcej, prawda? No może dlatego, że wiecie, że to są w końcu skille, ale jednak to daje, no cóż, to daje więcej, no. Udało mi się przebić mój aktualny rekord o chyba 200, używając tylko właśnie tego. Aha, no i okej, w jaki sposób wejść parę stref wyżej? No bo pewnie widzicie, że no okej, używam sobie tego Clickstormu. No ale... On jakby... tak jak widzieliście chyba, przeszedłem przy użyciu ostatniego Clickstormu chyba stąd tu, więc to są tylko dwie strefy, to praktycznie nic. Jak wejść wyżej? Wyżej wchodzę i to tak o dużo wyżej, co 15 minut. Czemu co 15 minut? Ponieważ to ma cooldown... tak naprawdę w sumie coś 7,5. Robię tak. Co 7,5 odpalam to... I to, no wiecie, wszystko co ma 7,5 cooldown, no czyli te 4. I wchodzę o troszeczkę stref do góry, ale co 15 minut mam jeszcze to i to. I to już wtedy lecę bardzo, bardzo do góry. I to wam teraz pokażę, robię to w taki sposób. Tak, dubluję efekt krytyków.
pyk i jeszcze wzmacniam o 200%, no i tak lecę do góry. I ja, no naprawdę, udało mi się tak przebić się przez 200 nowych stref. Mam tutaj masę złoceń, których jeszcze nie przerzuciłem na Terrę. Ale zaraz to zrobię. Aha, i chciałem wam jeszcze pokazać jeden fajny trik, jak połączyć kombo z Juggernauta z kombem z Idle. Da się to połączyć, bo zauważcie, że przejście w tryb Idle wymaga tego, żeby nie klikać, czyli w tryb bezczynności. Wymaga tego, aby nie klikać przez 60 sekund. Juggernaut ma... Kombo z Juggernauta działa przez... od ostatniego kliknięcia przez chyba 5 minut. Więc tak naprawdę 4 minuty można jechać na Idle połączonym, pomnożonym przez kombo z Juggernauta. I to jest naprawdę... No, w sumie aktualnie to za wiele to nie robi, w sensie... W sumie nawet nie wiem, zaraz sobie sprawdzimy, ale po prostu mówię wam, że da się tak zrobić, da się to połączyć. I to jest naprawdę, naprawdę imponujące. To zobaczcie, no po prostu tymi krytykami, no to naprawdę szaleje. I to jest właśnie pytanie do was, bo jeżeli wyrazilibyście zgodę na używanie przeze mnie autoklikera, to ja bym poleciał w te antyki pod klikanie, nie? I wtedy, no poleciałbym właśnie z autoklikerem, ale... To jest, bo ja wiecie, ja nie jestem przekonany, ja po prostu nie jestem przekonany do autoklikera, nie będę oszukiwał, po prostu nie wiem. Chętnie bym go poużywał, dlatego że widzę, jaka jest różnica w progresie, rozumiecie? Tak naprawdę na tej 1900 strefie to ja utknąłem... Patrzcie teraz na mój DPS, on się zaraz zwiększy jak wejdę w tryb idle. Na tej 1950 strefie to ja utknąłem przez chyba, nie wiem... 10 resetów, 14, nie mogłem wyjść wyżej. Ja tu wiecie, używałem tylko skilli i nabiłem sobie kombo z Juggernauta i mogę lecieć wyżej. Oczywiście, tak jak widzicie, to teraz jest troszeczkę wolniej. To wszystko troszeczkę wolniej działa, no ale wiecie, jakbym położył nacisk na ulepszanie tego i tu w ogóle Juggernauta, który jest bardzo drogi de facto, ale na 150 udało mi się go dobić, to na pewno byłoby to fajną opcją. Co jeszcze, żeby mieć takie kombo jak ja, co powinniście mieć? Na pewno Bala, na pewno Frax Warfa, to są bardzo przydatne antyki. Oparcie, Idle plus combo, widzicie? Połączone. Oczywiście no, na aktualną strefę to nie za wiele robi, no ale chodzi o fakt, że się da, więc da się połączyć build Idle z tym buildem z Juggernautem, prawda? I to też wydaje mi się dosyć dobrym pomysłem, bo de facto mogę grać z autoklikerem, ale jednocześnie grać pod idle. To jest dopiero, wiecie, ciekawe rozwiązanie. Ale to jest tak jak mówię, to jest pytanie do was. No i okej, teraz tak jak widzicie, nie mam żadnych skilli, więc idzie to bardzo wolno, ale ja się tym nie martwię, bo mnie interesuje tylko to combo, które naprawdę jest dosyć interesujące i przydatne. Okej, w sumie to był taki krótki filmik. Jeszcze wam tylko powiem, co powinniście mieć. Tak jak mówię, Bala, Frax Warfa, Juggernauta. I jeszcze z przydatnych antyków Pluto, to może niekoniecznie, ale koniecznie musicie mieć wszystkie te, które zwiększają wam długość, czyli Clickstormu. Najważniejsze, żebyście mieli zwiększoną długość Clickstormu w tych Lucky Strikesów i super kliksów, to na pewno bardzo by wam się przydało. Najlepiej jak wszystkie skille, tak jak ja, macie zwiększoną długość. Jeszcze z przydatnych na pewno to, minus 75% cooldownu na skillach. To jest po prostu obowiązek, jeżeli chcecie właśnie w taki sposób jak ja, bez autoklikera sobie nabić to combo i zbytnio się przy tym nie namęczyć i móc sobie jeszcze coś, wiecie, w międzyczasie na internecie porobić. Okej, moi drodzy, także to by było na tyle, ja się z wami żegnam, to był krótki filmik opowiadający troszeczkę o Juggernaucie, jak on działa. I cóż, w ogóle umarł mi tutaj jeden, ale o tym sobie jeszcze powiemy, kiedy indziej. Tymczasem ja się z wami żegnam, krótki filmik właśnie przedstawiający wam Juggernauta, jego sposób działania. Tyle, combo 23 000, na razie jeszcze będę leciał do góry, ale myślę, że niedługo spasuję, bo muszę odejść od kompa. Dajcie znać, co uważacie o autoklikerze. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.